Hej moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Shiloh, witam w kolejnym odcinku z Graveyard Keeper. Moi drodzy, co my sobie dzisiaj będziemy robić? Już wam mówię. Dzisiaj ogólnie chciałbym zająć się jeszcze produkcją cebulki, porobić trochę burgerów, czyli musi być cebula na 100%, porobić trochę burgerów, piwa i myślę, że zrobić też questline, jeżeli chodzi o Inkwizytora. Myślę, że nie uda nam się tego zrobić tak na raz wszystkiego, no ale będziemy raczej dążyć właśnie do tego celu. Ponadto będę chciał pewnie zainwestować też w naszą tawernę, bo to nam się sporo przyda. Więc tak oczywiście sobie zrobimy. Tutaj myślę, że jeszcze tę jabłuszkę sobie poprzecieramy, bo dużo tego mamy. Akurat 7, spoko. Akurat 7. Długo się to robi. Mogłoby się szybciej robić. No ale niestety. Dobra, tutaj widzę, że zaraz będzie koniec. Jak tam nasze winko? No ponad połowa. Ta większa połowa. Wiem, nie krzyczeć. Nie krzyczeć. Ja wszystko wiem. Lecimy do kostnicy, bo nam sobie kolejne ciałko oczywiście zdycha. To już pewnie jest zgnite, nie? Tamto to w ogóle jest pewnie już Saigon. No właśnie, to już jest w ogóle Saigon. Dobra, no to z tym lecimy już na pełnej kurwie. Mięsko, odłamy grzechu. No możemy sobie jeszcze tą skórkę złapać. Dobra, klient obrobiony. 87%. No więc wszystkie są pognite. A szkoda, bo widzę, że fajne ciałko. Fajne ciałko. O Jezu, dobre to serce jest. To serce sobie zostawię. Poznając życie, to ja zaraz nie ogarnę tego. Czy ja tu w ogóle mogę zrobić skrzynkę na przykład? Tu do wskrzeszenia nie. Czyli nie mogę. Świetnie. Świetnie. Poznając życie, zaraz zapomnę o tych serduszkach i będzie problem, ale okej. Okay. Dobra, to serce włóżmy tu, bo jest naprawdę dobre. Możemy to od razu tutaj wrzucić. Jeszcze raz wracamy. Jeszcze raz wracamy. Wiem, że was tym trochę męczę, no ale trudno. Idzie przeżyć. To akurat było spoko. Wiecie, jak ja ogólnie ogarnę, jak działają te nasze, o Jezu, partie ciała, no to będzie w ogóle już zarąbiście, bo dzięki temu będziemy mogli robić trupa, jakiego chcemy, a teraz niestety są problematyczne dla mnie. Dobra. Krew. I panowie, lecicie na solarium. Takie mocniejsze solarium, no ale solarium. Pik. Ciebie też. Już pal. Pal się, powiedziałem. Dobra. To już mamy z głowy. Możemy zacząć sobie od razu zrobić kolejne miejsce do spalania zwłok, bo tego nigdy za wiele. W szczególności, że mamy sporo tych opołów, to tym bardziej. Nam to nie przeszkadza. Można sobie położyć. Sprzedajemy jeszcze za chwilę oczywiście te certyfikaty zgonów. To też w sumie jest pieniądz. To jest w sumie też pieniądz. Dobra, to nie potrzebujemy. To zabieramy tak jak było. Zrobimy jeszcze dwa. No i dobra. Shiro nie zrobił dzisiaj mszy. Już i tak nie zdążę, więc nawet nie szaleję. Ale no dobra, przynajmniej nie potrzebujemy tego aż tyle, nie? Tych pypciów o tym mszy. No trudno. Nie zrobiłem, nie zrobiłem. Zdarza się i tak. Dopiero sobie teraz uświadomiłem to. A może ktoś do spowiedzi? Też nie. No cóż, tak czasem bywa. W ogóle przydałoby się ten kościół trochę zmodernizować.
Dałoby się dodać tu jakąś skrzynkę. Bo skrzynki w sumie nie mamy. A ta skrzynka by się przydała. Ta skrzyneczka by się przydała. Chodźmy, zobaczymy jeszcze przy okazji na winnicę, czy co by te zombiaki coś porobiły. Jakaś końcówka chyba jest, nie? Tak. Tak właśnie. Te draczki sobie tutaj leżą. I czas chyba zrobić w końcu kolejną farmę zombie. 5, 3 i 10. Tylko jeszcze przelećmy się do pracowni chemicznej. Które to możemy sobie znów zrobić. Bo zaraz będę potrzebował kolejnych dodatkowych ulepszeń do farmy. No to się zawsze przyda. Jeść nie chcę, więc tym bardziej. Nie za mało, halo. Dobra. I pozbyliśmy się wszystkiego, świetnie. Bardzo mi miło. No tak, no kurde, dużo tych rzeczy mamy. Mega dużo bym powiedział nawet. Co ja mam z tobą zrobić? Co ja mam z tobą zrobić? Dzisiaj musimy jeszcze w ogóle iść do Panny Wdzięczki. Do Panny Wdzięczki i powiedzieć jej, że znaleźliśmy jej ojca. Bo tego questa również sobie odblokowaliśmy poprzednio. Dobra. Wszystko. Polepszcie smaku. W ogóle zaraz będziemy musieli te stymulanty wzrostu porobić i w ogóle inne rzeczy. Inne rzeczorki. Możemy sobie odłożyć. Ta szyna na razie nie przyda. Nie wziąłem nawozów, nie? No właśnie. Te srebrne to były... co? Eliksir energetyczny. I to się robiło z dwójki, z tego co pamiętam. Jakieś. Niebieskie i czerwone. Czy ja to przed chwilą nie wyjebałem? Nie. To było co innego. Eliksir energetyczny. W tym samym kubeczku na pewno. Co to mogło być? Czekajcie, sprawdzę sobie przy okazji. To musiało być... Pani moi. Chuj wie. Grow Enchancer? Nie. To był polepszacz jakiegoś smaku. Where is it? Gdzie to jest? Grow Enchancer, Energy Elixir, dobra. The Slowing Solution. Slowing Solution, moi kochani. Robi się z tłuszczu. Ewentualnie z biwoksu. My tu biwoksu nie mamy. Niedobrze. To możemy zostawić tu. Krew w sumie też możemy zabrać. I zostawimy sobie, nie wiem, mózg na przykład. W ogóle ten mózg to możemy sobie nawet sproszkować. Zobaczymy, co on daje. Życiodajny roztwór. Tłuszcz co dawał? A, no to właśnie tego potrzebujemy. Roztwór spowalniający, okej. No tak, bo roztwór spowalniający jest z jednego tłuszczu. Jeden za jeden, ewentualnie z biwoksu jest 3, 4, przepraszam. To jest różnica, nie? Ale w sumie jaka to różnica, jak mamy tego sporo. A świeczek jeszcze nie umiemy robić. Okej. Wrzućmy sobie jeszcze jeden mózg tutaj na przykład, albo serduszko. Mamy tego sporo, więc tym bardziej nam... W sobie to nas nie boli. Życiodajny proszek, świetnie.
To są takie przedmioty, które możemy bez problemu sobie, wiecie, dorabiać i nam się nic nie stanie. To mnie też mogę zostawić. I to też. No dobra. W ogóle był olej liniany. No właśnie, jestem ciekaw, czy my tutaj mogliśmy zrobić tą linę. Lina konopna. Mogliśmy. Mogliśmy. W ogóle widzę, że te świece też możemy porobić. Pewnie będziemy te świece robić niedługo. Stymulator wzrostu. Eliksir energetyczny. Te dwa chyba były potrzebne do zrobienia tych ulepszaczy, tych nawozów. Prawda czy nieprawda? Prawda czy oszukuję? Tak. Jedno i drugie było potrzebne. Jedno do ulepszenia. Kurwa, jakie jest drogie. Mega drogie. Dobra, inaczej. Zaraz pójdziemy najpierw do wdzięczki, bo tutaj nas, jakby nie patrzeć, goni czas. Tu nas goni non-stop wszędzie czas. A i tak mam w sumie te doświadczenia. Więc to zróbmy. Zawsze 4 sztuki. Dobra. Panno wdzięczko, znaleźliśmy ojca. Mam wieści do twojego naszyjnika. Żmi powiedział mi, że nie ma już twojego naszyjnika. Co za podlec. A więc jednak nie masz jak pomóc mnie, biednej kobiecie. Powiedział mi też, gdzie ten naszyjnik jest. Spróbuję go dla ciebie odzyskać. Och, jakie to słodkie. A skoro mowa o słodyczy, miałeś okazję pomagać perfumy panny łańcuchy? Tak, ładnie pachną. Ach, nawet tobie się podobają. Zdecydowanie potrzebuję fiolki. Możesz z nią porozmawiać i mi jedną załatwić? Czemu ty jej nie poprosisz? Ach, nie wiem czemu, ale mnie nie lubi. Szczególnie zazdrosna jest o moją przyjaźń z Alisą. To jest Alisa. Próbuję zdobyć ci trochę perfum. Mógłbym nawet spróbować sam je zrobić. Dobra. Co do perfum? Panno łańcucho, potrzebuję fiolki perfum. To wyborne, prawda? Zdążyły mi się znudzić. Wykonam nowe. Już mam fiolkę starego zapachu. Mogę ci ją dać, ale przedtem potrzebuję twojej pomocy. Zanieś to jedzenie do mojej siostry. Mieszka pośrodku bagien. W drodze powrotnej nałap tuzin żab. Będę ich potrzebowała do nowych perfum. 12 żab? Co? Jakie pszczół możemy sobie w końcu dać? Gustujesz w dobrym alkoholu, zwłaszcza winie. Twój kas jest zależny od sporu tego trunku. No dobra. A czym w ogóle możemy łapać? Jakieś tam... Nie widzę, żebyśmy mogli tutaj coś ogarnąć. No dobra, przyjaciel pszczół nam się przyda. Ale naprawdę nie widzę, żebyśmy mogli tutaj żaby zbierać czy coś. Nie widzę. Ziemię weźmy. To jedzenie. To od twojej siostry. Nie ma dobrych jabłek. Nie cierpię ich. Żaby. Czy ty masz żaby? Byliśmy chyba 15 żab, nie? Być może możemy je naprawdę łapać. To nie widzę w jaki sposób. Bo tutaj te żaby są faktycznie, ale na bagnach. Jak ja mam to poznajdywać? Jak ja mam to cholera poznajdywać? Żaby są, ale są za daleko ode mnie. O kurde, ile grzybów. Ja tego nie widziałem wcześniej. Czy tylko ja tego nie widzę? Jak ja mam, kurwa, to żaby łapać? Te żabki są, ale co z tego? O, tu jakaś żaba? Nie? No właśnie, no to jak mam to zrobić? Tego nawet nie mogę podejść. Jaka lipa.
No jak ja mam zdobyć żaby? Już wiem, jak mam zdobyć żaby. 100% wiem, jak zdobyć żaby. Kurde. Weź tam się, człowieku, dostań. No znów będziemy musieli czekać tydzień. Tutaj chyba nigdy nie mówiłem. Chyba nam się łowi. Totalnie. Na bagnie jeszcze nie mówiłem. No, złapiemy coś czy nie? Again. I tak już nie zdążę do wdzięczki. A potrzebujemy żab. Jeszcze 5 sztuk. Później to 15, nie? Ale się mógłbym teraz ośmieszyć. Dobra. W napadzie jest ciężko. L. Węgorz. Panie węgorz. Potrzebuję żaby. Jest tu żaba? Pani żabą. A, kolejny węgorz. A chuj mnie ten węgorz. Na chuj mnie ten węgorz. O! Jak znów będzie węgorz, to normalnie parsknę śmiechem. O, dobra, jest karpiu. Tilapia raczej, nie karpiu. To ja nadal nie wiem, skąd wziąć kurwa żabę. Kazali mnie nałapać żaba, ja żab kurde nie widzę. Gdzie te żaby? Chuj jej te żaby. Pierdziele. Nie ma żab. Tu nikogo nie ma. A jak są, to gdzieś niedostępne. Teraz tych w ogóle grzybów będę miał na to chyba za dużo nawet. Chyba nawet za dużo. Nie wiem, wy widzicie jakąś żabę? Znaczy, no ja je widzę, ale one są niedostępne. Przynajmniej nie teraz. Jedzenie zostało dostarczone. 12 jest tuzin. Kurde. No już pewnie nie ma tych żab. No nie ma. It happens. No trudno. No trudno. Dobra. Kostnica, bo tam na nas ciało czeka. 54%. No może bylibyśmy nawet w stanie jeszcze cokolwiek ugrać z tym. W ogóle może jakieś chłodzenie na tych stach by się przydało. O Jezu, jakie brzydkie ciało. No i dupa. Napij się tego. Krew się też zawsze przyda. Chyba kości też. Bo my musimy chyba jeszcze tą fontannę z krwi zrobić i tak dalej. Ja o tym zapomniałem. Całkowicie o tym zapomniałem. Zaraz kupiec. Zaraz kupczyk. Będziemy mogli lecieć w wino pełną parą. Ej, może zainwestujmy w to. Co my tu w ogóle mamy? Bo w sumie ja tak troszeczkę to... zapuściłem, że tak powiem. Stanowisko preparowania 2. Podwójny stół. Bo ja mam cały czas stanowisko do preparowania 1. 6 desek, 4 tryby. 6 desek, 4 tryby. Można byłoby coś z tym zrobić. Na razie to pościągam tutaj. 6 desek, 4 tryby. 6 desek, 4 tybiki.
Dobra. Lećmy do tej kostnicy. Nie wiem, być może nie będziemy mieć jakieś lepsze zwłoki czy coś. No nie mam pojęcia, naprawdę. Nie wiem, do czego to może w ogóle służyć. Wiem tylko tyle, że musimy teraz rozwalić to. Usuńmy. Dobra, sporo zyskaliśmy z tego. Jest stanowisko do preparowania 2. Takie bardziej doświadczone, nie? Dobra. Plus jedne zwłoki, tak? Brak zwłok. Zobaczmy, jak to wygląda. To się w sumie nic nie różni. Może po prostu będziemy mieć, wiecie, lepsze przyłożenie na to wszystko. Tu balsamiarski mamy. Tu zwykły, to jest chyba tylko i wyłącznie do leżenia. Tu do wskrzeszania, nie? Techniki jakieś w ogóle mamy. Balsamiarstwo 2. Możemy to odblokować, to w sumie nie jest złe. I mamy chłodzony stół teraz, No to nie jest głupie. 12 opołów, 12 gwoździ i 5 złożonych. 12 opołów, 12 gwoździ. Dobra. I 5 złożonych, tak? Jeszcze 2 sztuki. Wow, co tu się stało? Co tu się stało? Coś się popsuło. W ogóle możemy zrobić sobie lepsze siekierki, łopaty i tym podobne. To może też sobie to zróbmy. Siekiera 2. Młotek trzeba. Zawsze będziemy mieć mniej tak jakby wykorzystywania naszej energii, która tutaj jest. O tym zapomniałem całkowicie. Usuń. Załóż. Dobra. Łopata 2 też się przyda. I 3 złożone części, tak? Bo ja wyjebałem wszystkie złożone części chyba. A, nie mam zasobów już. No bo to prostych brakuje, dobra. No to nie przeszkadza nic. Czekajcie, bo się pogubiłem. To mogę założyć, brakuje mi jeszcze kilofa i miecza. Kilof. Dobra. Zrobiony. I miecz. W ogóle armor możemy przy okazji chyba też zrobić. Zróbmy to. Okej. Trochę więcej złożonych. I tego mamy sporo, więc... Why not? Why not? I właśnie to mi się w tej grze podoba, że wiecie, ja nawet jeżeli z wami sobie tutaj nie gadam zbytnio, sobie tutaj gramy, chillujemy, wy jesteście tutaj dla głównie tak naprawdę tego gameplayu. Mimo iż tak naprawdę, no nie oszukujmy się, gry Wielki Bear ma okropne wyświetlenia. I to jest prawda. To jest po prostu prawda. Ale mi się w to dobrze gra i w sumie czerpię z tej gry przyjemność, więc w sumie czemu nie? Dobra, to wywalmy. Ja chciałem z tych hempów coś porobić. 2 liny. Tamten się najebą, widzę, że sobie śpi. Nie przerywajmy mu.
Mamy te hempy, mamy. I teraz idziemy do alchemicznego. W ogóle myślę, że zostawię tutaj te hempy. A może być 10 lin. Mogą się przydać kiedyś. W ogóle przy robieniu lin widzę, że wychodzą nam niebieskie pypki, tylko nie wiem ile. 28? 1. No nie dużo. I co, zróbmy więcej tych lin. To z tego powodu, że nie będzie miejsca zajmować przynajmniej. Aż tyle. Mam 30 linek i akurat nam te hempy spadły. Z jednego staka. Nie ma miejsca. Nigdzie, kurwa, nie ma miejsca. Stawmy to tu. Kochany domek. No, zaraz będę miał Liptona. Po co miałeś Shiro iść? Po co miałeś Shiro iść? Ja wiem po co. Handluj. Dobrze mi się kojarzyło, że to ty miałeś. Ryba po królewsku, a miałem obiady złote. Ej. Nie mogę kupić, skoro masz tutaj ten stopień trzeci, halo. A nie stać mnie chyba? Nie, stać mnie. Dobra, winogronka chciałem na pewno kupić. Wszystkie, jakie w ogóle masz. Nie wiem, czy nie będzie stać, ale okej. Ale być może tak. Nie stać mnie, oh no! Stać. Źle wyliczyłem? Dobrze wyliczyłem. No dobra. W sumie mogłem jeszcze pod martwy koń. Do łańcuchy. Nie mogę jeszcze, kurwa. Muszę iść do ziemi wiedźmy. Anuluj, daj mi jeszcze ze dwie żaby. Akurat masz dwie. Nie anuluj, kup to. I nie mamy kasy już, kurwa. Całkowicie, zero, nul. Nic, a nic. Dobra, daj żabę. I weź perfumy. Mamy w razie czego perfumki. To by nic nie mogę sprzedać. Niestety. Szybki sen. I bardzo szybki sen. Kostnica. Dobra. Chłodzony stół. I myślę, że skoro tutaj to mamy... Właśnie, jeszcze chciałem coś zobaczyć. Mogłem tutaj stanowisko do preparowania zrobić. Kurde. Mogłem. Był podwójny chłodzony stół. Pojedynczy. Myślę, że to zrobimy gdzieś tu. One sobie tak będą stały. A może tutaj tak? Nie chcę stoją tu. Czy tu? Dobra, tutaj. Wykonało mnie. Ciekawe, czy teraz te stoły będą nam pozwalały przytrzymywać ciała, wiecie, tutaj tak stricte. W sensie, że jak one będą wchodzić, to teraz będą wchodzić na to. Dobra, last section. Robimy liposukcję. Trochę krwi też wyekstrahujemy. Dobra. Tam było jedno serduszko, dobra. O kurde. No nie. To chyba nie jest dobry pomysł. Nam zabrało 2-2. Może jelitka? O! To ciekawe. To bardzo ciekawe.
Mamy tu jakieś jelitka, mamy na dwa. Wiecie co ja zrobię? Wiem, że może tego nie powinienem robić, ale... Ale zrobię to. Bo mi się mieszają te jelita. Mi się mega mieszają te jelita. Zróbmy to w ten sposób. No i zarobiliście 8. 8 jest spoko. Tylko tak, potrzebujemy jeszcze zrobić do wskrzeszenia. Dog zombie. Zielone było Mówię health powder, to się zwało już nawet, patrzyłem, z crop waste'ów. Już nawet chyba brałem te crop waste'y tutaj. Ja już wydawało mi się, że brałem te crop waste nawet. I chyba w końcu nie dotarłem tu po prostu. Kurwa, no patrzcie ile marchewek nam się robi. Coś pięknego. To jest coś pięknego. Lubię, jak tak wiecie, widzę, że praca, którą wykonuję... Znaczy praca, którą wykonuję, że tutaj tak naprawdę inwestując w to czas pracy i tak dalej, wszystko nam się... Tak jakby, wiecie, lepsza, nie? To jest coś pięknego. Zrobić proszek. A ja nie mam badań ukończonych nad tym. Shit. Ale Lipton. Pierwsze wino. Pierwsze wineczko. Gumę tu cydro sobie nie wstawiłem, a, bo nie mogłem. Dobra, tylko co ja tutaj miałem wywalić, bo nie pamiętam. Te ryby na razie wrzućmy. A weźmy wszystkie. Nie pamiętam z czego był pył. Alchemy meal. Okej, okay, już wiem. Drop waste. I zobaczmy, co z tego wyjdzie. No właśnie, to jest ten proszek, świetnie. I robimy sok z zombie. No, porąbało cię. Porąbało cię. Pataczki dostałeś. Dwa razy krew musimy wziąć. Czemu tu nie ma krwi? Czemu nie mam miejsca znów? Kurwa. Nie mogę. Gdzie jest krew? Ja zrobiłem z krwią, przepraszam bardzo. Jestem ślepy po prostu i nie widzę. Co ja zrobiłem z krwią? No szkurwa jego w dupę mać. Co, Shiro, zrobiłeś z krwią? Widzicie, co widzicie? Nie wiem. Gdzieś wyjebałem. Ale gdzie, to nie wiem. Prawe ściałko. I wskrzeźmy. No i mamy naszego troglodyta. Nie trzeba sprzedać. Sprzedać. Spłonąć, nie sprzedać. A właśnie, jeszcze chciałem iść. Kurde, nie wiem czy zdążę. Nie zdążę. Wygląda się, że się pojebałem. To była informacja o tym kolesiu, co na zachodzie gdzieś siedzi. Wiem, że zdążę, ale chyba nie. Na pewno nie. Nawet nie wiem, gdzie on może być. Nie wiem, czy on jeszcze w ogóle tu jest. Nie wiem, czy on już na pewno go tu nie ma. To miało być w nocy. I dupa, znów się za późno obudziłem.
Znów się za późno szyro obudziłeś. No trudno. Gadająca czaszka. Trzeba w końcu interes rozkręcić. Jak to dalej pójdzie, to nic kurde nie uzyskamy z tego. Trochę winiacza tutaj nam zostało. Myślę, że nawet winiacza więcej będziemy mieć, bo w sumie tutaj, w naszej winnicy, pewnie też trochę zombiaki już popracowały, prawda? Czemu wy nie pracujecie? Czemu wy nie pracujecie, halo, halo? Naprawdę wam zabrakło nasion? Ja pierdzielę. A kalipa. Ale jestem zły. Zabrakło im nasion, kurde. I może zabraknąć nasion. Myślałem, że jak raz tutaj już wiecie, są nasiona, to już... że ich nie zabraknie. Ale jednak może. Może zabraknąć. Shit. No bywa, tak bywa. Draki, resztę też dajmy. Nasiona winogrona. I chmielu. Nie wiem czemu, ale ja to tutaj wszystko trzymałem. Winnica, tu jest winnica. Dobra. Wróćmy to, żeby to już było, na pewno. Kolejne nasiona, złote winogron możemy robić. Myślę, że nawet to zrobimy. To sobie w ogóle wyrzućmy. On sobie to robi. Nasiona chmielu też niech zostaną tutaj. No musimy zacząć robić kolejne stanowiska. Kolejne stanowiska. Patrzę, nasiona chmielu mamy tylko i wyłącznie... brązowe. Wziąć lepsze nasiona chmielu. Dobra, zombiakowa winnica. 5 desek i 10 gwoździ. Gwoździ też już nie mamy. Mogę miecz zrobić. Taki lepszy. Dobra, zróbmy. I gwoździe. Dobra. I 5 deseczek. A w sumie mogę nas więcej. To wszystko na styk tak biorę, a potem im brakuje. Chyba jeszcze mi czegoś zabraknie, nie? No nie, podstawowe części mieliśmy, okej. Okay. Tyle dobrze. Tutaj i tutaj. Kopiemy. Już widzę, że naprawdę te produkcje tak fajnie rosną. Kurde, no. Wszystko tak pięknie rośnie. Coraz mniej rzeczy my musimy tak naprawdę robić. Coraz mniej my rzeczy robimy. No akurat tutaj dwójka sobie stanie i będzie robić. I będziemy mieć piwko zaraz. Zaraz będziemy mieć piwko. Tak mówię, upgrade'y właśnie jeszcze. Jeszcze upgrade'y. Dobra, ale tak. Najpierw chodźmy, bo oni tutaj sobie leżą. Te nasze psiąbiaki. Nawet dwa psiąbiaki. I w sumie... ja zaraz o nich pozapominam. Daćmy ich już. Żeby oni tu byli na pewno. Przecież już jabłka nam odrosły nawet, kurde. Dobra, mamy was już tutaj. No i musimy ulepszenia z gwiazdką. Ulepszenia z gwiazdką. Do tego potrzebujemy na pewno torfu. Tego zapamiętam przynajmniej. Weźmy od razu torf. Bo tego jest za mało.
Tutaj pracownia alchemiczna. Kolejne zwłoki. Teraz po to pójdziemy. Kolejna 40, świetnie. I tak, tam chyba szło po 12 tego co pamiętam. Uuu, nie mamy staminy. Idzie po 12, no to mamy na 3 stanowiska w teorii. Akurat by wystarczyło, żeby jeszcze wrzucić na kolejne stanowisko farmę. To mogło być spocznie. Dobra, potrzebujemy tego nawozu wzrostu. Symulatora wzrostu. To jest to. Zróbmy 6. Jeść nie chcę. Dobra. I zróbmy sobie kolejne wzmocnienie nawozowe. Nawozów, mówię, możemy robić ile chcemy tak naprawdę, bo to się nam nigdy nie zmarnuje w żaden sposób. Zawsze to wykorzystamy, nawet czy to są srebrne, czy to są złote. Nie ma problemu. Tak naprawdę tylko już te gwiazdkowe możemy robić, a nie te czasówki. Zobaczmy jeszcze jaka nam tutaj ofiara przyszła. Szkoda, że to nie idzie tu od razu, kurde. One nam gniją. Section, section. Dobra, z miejsca idzie serce. O nie, chcę się spać. I chyba nie sprawdziłem, co to serce nam tam dawało. Tak. 2-4 było. Po jednym usuwa. Serce do wymiany, faktycznie. O 4. Ja to serce po prostu od razu niszczę. To, co jest do dupy, to ja to niszczę. Jedno serduszko było dobre. I je zostawiłem chyba w domu, prawda? Tak, to serce było dobre. Od razu się prześpijmy. Hop. Kostnica. Wrzućmy mu to serduszko. I 2-4 było teraz. Już ma 7. Robimy liposukcję. Już ma 8. Krew bierzemy. Już ma 9. 9-0. Jak coś się spierdoli, to będzie lipa. Nie, czyli musimy to włożyć ponownie. Mózg. Być może jeszcze tutaj mózżek będzie. Daję jedno białe. Tak średnio. My tu mózgi mamy 2 mózgi. Dobra, jedno białe serduszko. Zobaczymy jak te. Zobaczymy jak to. No dopóki nie zrobię jakiegoś błędu, nie? Zróbmy ten mózg. Dziewięć, czyli też daje jedno. Zjebię to. Jestem pewny. Czyli ten mózg ląduje po prawej. Jako pozytywny mózg. Ostatni. Miejmy nadzieję, że on da 2 na przykład. To by było fajne. Byłoby to z pewnością miłe. I 9. No dobra, zostaje taki. Ty na razie do chłodni lecisz. Ty na razie, przyjaciel, i lecisz do chłodni, bo ja, czy ja mam kropłysty? Nie mam kropłystów.
On był zielony proszek i... Kurwa, nie wiem co. Ja mam pamięć złotej rybki. Naprawdę. Krew. A krew mam akurat, dobra. A się rozszalałem z tymi zombiakami. No ale to będą zombiaki. Znacznie lepsze. Ale ja wiary nie mam. Oh no. Oh no. No i wyszło. Jest wiara, dobra. Całe szczęście. Ale muszę się, kurde, zacząć wziąć za modlitwy. Bo zombiaków chcę mieć dużo. A olewam sobie mszę. Nowy w ekipie. Witamy pana. Tego trzeba spalić w końcu. Dobra. Ja mogę go na przykład wziąć na chwilę? Nic mi nie pokazuje, cholercia. Ja zobaczcie, ile on ma. 2, 4, 6, 7 i ma wydajność pracy 18, tak? Ile masz? 15. Jeszcze szybko do winnicy. Jak tam panowie? Mówię, nie pracuję. A, wy nie pracujecie, bo nie możecie. 20. 2, 4, 6, 8. 20%. 15, no to ty idziesz na wymiankę. Masz ładnie robić. Dobra. Kolejna 20. Też miałeś 20? Też miałeś 20. Ty też masz 20? 15. To nie za dużo. Dobra, moi drodzy, ale już mam 7 minut odcinka. Myślę, że to było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach. Ja sobie filmu grał dla Shira. My się oczywiście widzimy w następnych odcinkach z Graveyard Keeper. Ja w ogóle sobie robię taką delikatną, taki delikatny maraton, bo naprawdę mi się dobrze dzisiaj w to gra. Mega dobrze. Trzymajcie się. Hej, hej.